kochani, chcę wygłosić niezwykle kontrowersyjną tezę, która zbulwersuje ogromną ilość ludzi, ponieważ to, co prawdziwe, zazwyczaj bulwersuje, jeżeli prawda jest inna niż nasze przekonanie. A więc twierdzę, że większość chorób psychicznych nie odbiera człowiekowi inteligencji. Wprost przeciwnie, nawet rozwija inteligencję. Taka na przykład schizofrenia powoduje, że człowiek myśli dużo, dużo, dużo więcej niż wtedy, kiedy jej nie miał. Że jest wiele chorób, taka chociażby depresja, to człowiek myśli dużo, dużo, dużo więcej niż wtedy, kiedy nie miał tej depresji. Natomiast choroba psychiczna odbiera człowiekowi nie inteligencję, a logikę. Ponieważ gdyby taki człowiek dopadnięty przez jakąś chorobę psychiczną, który dużo więcej myśli, myślał w sposób właściwy, to by bardzo szybko znalazł rozwiązanie, jak się z danego choróbska wydostać. To choróbsko jest na tyle przebiegłe, że wprost przeciwnie powoduje zabetonowanie głupich przekonań i starych przekonań. Czyli jeżeli ktoś, dajmy na to, dowiedziałby się, że poziom witaminy D3 wpływa także na humor, także na nastrój, także na poczucie humoru, na radość życia, to jeżeli to jest człowiek zdrowy psychicznie, to pobiegnie do apteki i sobie kupi witaminę D3, żeby sobie poprawić humor. A w każdym razie to spróbuje. Jeżeli człowiek jest opanowany przez jakąś chorobę, to ma tak wysoką inteligencję, że natychmiast ta choroba mu podpowie: nie wygłupiaj się, przecież to bzdura. I ta choroba mu od razu podpowie, żeby tego nie robił, nie robił, gdyż to mu nie pomoże, nie pomoże. No to on dobrze wie, że nie pomoże. O czym mówię? Mówię też, że to działa w drugą stronę. Jeżeli normalny człowiek dowie się, że mu coś szkodzi, to jest gotów to odstawić. Jeżeli człowiek uzależniony, czyli chory psychicznie na uzależnienie, dowie się, że coś mu szkodzi, to on znajdzie genialne wyjaśnienie, że to przynajmniej pomaga mu przetrwać ten ciężki stan i jakoś przeżyć depresję, a nie załamać się całkowicie. To by było na tyle.